informacji na ten temat na stronie, tak? Do trzeciego listopada, czyli po pierwszym cmentarzu będzie bo wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, na przykład z ulicy Rabina Popera, Maxa Józefa oraz ulica Obrońców Wybrzeża, niedostępny dla ruchu z wyjątkiem pojazdów. Na ulicy Hołdopolskiego, w parku dobrze nie będzie dostępnego z dnia cmentarzy. Pierwszy ruch zostanie oferując Andrzej.